Czas na poranną kawę, czas na potrójne espresso. Witam Państwa, za chwilę rozmowa z gośćmi, ale na początku zobaczmy sondaż. Sondaż dotyczący powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Bardzo proszę. W sondażu Kantar przeprowadzonym dla Polskiej Agencji Prasowej prawie 60% badanych uważa, że były szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk nie powinien zostać nowym szefem Platformy. Zdecydowanie tak odpowiedziało 9% ankietowanych. Zdecydowanie nie albo nie, 30%. Tyle, tak wskazują Polacy. No i teraz pytanie do naszych gości. Jak się wraca wobec takich danych, wobec takich sondaży? Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa serdecznie. Hanna Gill-Piątek, Polska 2050. Dzień dobry, witam państwa. I europoseł Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. Witam serdecznie. Witam państwa, witam panie również bardzo serdecznie. Ja przepraszam moje rozmówczynie, ale zacznę tym razem od pana europosła. Donald Tusk wrócił do polskiej polityki. Komentatorzy, analitycy polskiej sceny politycznej mówią tak. Donald Tusk wrócił król Platformy Obywatelskiej. Strząchnął wręcz ze sceny politycznej Borysa Budkę i Rafała Trzaskowskiego. No i teraz zaczyna się znowuż jatka. Panie pośle, dlaczego tego białego konia nie było, bo zabrakło mi go na tej scenie. Wszyscy myśleli, że Donald Tusk rzeczywiście jak taki wielki bohater wrócił i zajął się od razu nawalanką w Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego? Po pierwsze, gdyby usunąć te wszystkie złośliwości z pani pytania, czy też z tego cytatu anonimowego eksperta, to rzeczywistość wygląda dokładnie odwrotnie. To Borys Budka po pierwsze zrealizował bardzo ważny i trudny projekt, kilka miesięcy nad nim pracując, zapraszając do współpracy Donalda Tuska i ma ogromne uznanie w oczach wszystkich nas, członków Platformy i ich zwolenników. Widać to wyraźnie po reakcjach. Chciała pani białego konia zobaczyć, a tytułuje Donalda Tuska królem, więc przypominam, Donald Tusk jest najwyżej i najaktywniej i najbardziej rozpoznawalny, z największym prestiżem działającym politykiem polskim po 1989 roku na arenie europejskiej i międzynarodowej. Nie było i nie ma takiego drugiego. I to jest bez wątpienia też ogromny atut, bo dzięki temu doświadczeniu i tych możliwościach oczywiście możemy dużo skuteczniej odbudować też polskie miejsce w Europie, bo o to chodzi. Ale najpierw trzeba odsunąć tę mafię od władzy, bo przecież oba kongresy, oba nasze spotkania, jeżeli chodzi o kongres, był to kongres PiS-u, jeżeli chodzi o nas, była to Rada Krajowa, która służyła temu formalnemu procesowi, by nadać Donaldowi Tuskowi też status formalny, mandat do tego, by w polskiej polityce się znalazł. To się stało bez jednego głosu sprzeciwu, więc też te pani tezy są nieprawdziwe, ale chcę powiedzieć, że te oba kongresy były właśnie pośle, o Prawie i Sprawiedliwości. Widzieliśmy minę Rafała Trzaskowskiego. Był niezwykle zasmucony, no, a pan też wie, że on liczył na to, że jednak to on będzie tym liderem Platformy. Może i na to może liczyć, natomiast jeżeli chodzi o wynik głosowania, bez ani jednego głosu wstrzymującego się bądź sprzeciwu, to ponad 200 osób, członków Rady Krajowej, przyjęło to rozwiązanie. Więc bardzo wyraźne, duże emocje, bardzo pozytywna energia, bardzo zaskakujące też dla innych scenariusz, ale przygotowywany rzeczywiście przez parę miesięcy. Dlaczego? Dlatego, że największym problemem jest to wyzwanie, o którym sam PiS mówił na swoim kongresie. Mianowicie nastąpiła degradacja prestiżu i autorytetu władzy. Zajmowanie się nepotyzmem i samym sobą jest przyznaniem się do winy. I PiS sam o sobie mówił w najgorszych słowach, nawet uchwalając na ten temat. Postawmy tutaj przecinek, bo do tego na pewno przejdziemy. Pani poseł, Prawo i Sprawiedliwość. Musimy zająć, by tą odsunąć od władzy.
postawmy tutaj przecinek. Anna Kwiecień, pani poseł, słyszała pani wypowiedź pana europosła Andrzeja Halickiego, a na pewno słyszała pani też całe wystąpienie Donalda Tuska. Atakował rząd Prawa i Sprawiedliwości, no to jest fakt, tutaj trzeba o tym powiedzieć. Jak pani skomentuje ten powrót starego, nowego lidera Platformy? Pani redaktor, odniosę się do skandalicznych słów pana Halickiego. Jedyna mafia, jaka rządziła w państwie polskim, to byliście wy. A cała Polska posłuchała rozmów na taśmach Sowy i te rozmowy pokazały, jaką byliście mafią i do czego prowadziliście państwo. Dlatego Polacy was odsunęli i przez kolejne 7 wyborów to my wygrywaliśmy. Wracając w tej chwili do powrotu pana Donalda Tuska, no to wczoraj przedstawił to, co ma tylko jedną ofertę ma dla Polaków. Wojnę polsko-polską. Nie powiedział nic o jakimkolwiek programie. Nawoływał tak naprawdę do nienawiści. Dlaczego państwo żeście zagłosowali jednogłośnie? Bo wy się go po prostu panicznie boicie. Wiecie doskonale, że jest politykiem bezwzględnym i nieznoszącym jakichkolwiek sprzeciwów i potrafiącym tutaj po prostu zrealizować najbardziej perfidny plan wobec was samych. Dlatego dokładnie mina pana zarówno Trzaskowskiego, mina pana Budki, jak i nawet wasze miny. Entuzjazmu nie było. Liczyliście na to, że przedstawi wam jakikolwiek program. A do czego ten program się sprowadził? Do tego, o czym wy mówicie od 7 lat. Odsunąć PiS od władzy. Nie macie żadnej oferty. I dlatego nie ma szansy, bo Polacy chcą spokoju. A wy i pan Donald Tusk nawołuje do nienawiści. Dobrze, to teraz zapytam panią Hannę Gil-Piątek. W życiu nie słyszałam. Żaden polityk nie posunął się do takiego festiwalu nienawiści wobec ogromnej rzeszy Polaków. Dobrze, ale teraz należy postawić pytanie pani poseł. Pytanie do pani poseł Hanny Gil-Piątek, bo dzisiaj politolodzy mówią, że nie do końca Donald Tusk, jego powrót i Platforma mogą teraz stanowić zagrożenie dla Prawa i Sprawiedliwości, że zagrożenie mogą stanowić dla Szymona Hołowni, który w sondażach był, teraz bywało też także na drugim miejscu, a ta sytuacja może się nieco zmienić, więc pytanie do pani, co zrobi Szymon Hołownia i czy ten kontakt, o którym mówił Donald Tusk, on rzeczywiście był? No i jakie plany w takim razie ma Szymon Hołownia z Donaldem Tuskiem? Pani redaktor, no przede wszystkim uporządkujmy pewne sprawy, tak? Bo widzieliśmy tutaj przed chwilą dwie wypowiedzi, w których, że tak powiem, tańczono tak, jak obydwaj liderzy partyjni zagrali w ten weekend. Tutaj Donald Tusk wjechał, no być może wjechał nawet na białym koniu, tylko że ten koń był odwrócony jakby do tyłu, bo patrzył w przeszłość. Patrzył w ten ciągły konflikt, jak w 2006 roku się czułam, bo Donald Tusk przyjechał, oddzielił światło od ciemności, dobro od zła i powiedział, że teraz najważniejsze jest, żeby wygrać z PiS-em. Super, możemy wygrać z PiS-em, tak? Tylko co będzie po tym PiS-ie? Co będziemy mieli w pierwszy, drugi, setny dzień po PiS-ie? Jaką my jako opozycja mamy, jaką Platforma ma wizję na to, nie usłyszeliśmy. Taką wizję ma tylko Polska 2050. I Donald Tusk świetnie zagospodarował społeczne emocje, te, które są skierowane wobec PiS-u. To też była świetna diagnoza i dobre wystąpienie. Ale jednej emocji nie zagospodarował. To znaczy o jednej emocji tam nie było. Nie było nadziei. Nie było nadziei na to, że Polska może być lepsza. Ja nie mówię o tym, że Donald Tusk nie ma zdolności do tego, żeby być fajterem, żeby walczyć. Ja się bardzo cieszę w ogóle, że Platforma się wzmacnia i w Polsce 2050 będziemy się mieli z kim ścigać i będziemy mieli z kim wreszcie albo wchodzić w koalicję. Mieć mocną konkurencję. Nie, no najpierw musimy się, że tak powiem, wypozycjonować w takim sensie, żeby każde ugrupowanie pokazało, na co je stać. I te następne miesiące będą właśnie takimi miesiącami, w których my będziemy oczywiście pokazywać cały czas swój program, tak jak to robimy do tej pory. Tak jak pokazaliśmy cały
całą receptę na zdrowie, tak jak pokazaliśmy Zielony Szlak, tak jak pokazaliśmy rozdział Państwo Kościół, gdzie Platforma ma swoje programy, ja się pytam. I tutaj warto też dodać, że w momencie, kiedy na kongresie PiSu Jarosław Kaczyński ze zdumieniem odkrył, że w jego własnym ugrupowaniu, po 6 latach to odkrył, gdzie oni go w ogóle trzymają? Nie lepiej późno niż wcale. Do której łyżkę dziechciła właściwie łychę tak naprawdę, jak to Jarosław Kaczyński mówił, dokłada się. Kiedy Jarosław Kaczyński odkrywał to, że w jego ugrupowaniu dzieją się rzeczy tak złe, tak? Bo to jest po prostu korupcja polityczna, to jest nepotyzm, o tym wszyscy wiemy, to mówimy w swoich wystąpieniach jako parlamentarzyści. Prezes musiał to usłyszeć na sali sejmowej, żeby się tym zająć. To jest jakiś skandal po prostu. Znaczy w momencie, kiedy... Do tego za chwilę przejdziemy, ale ja poproszę teraz jeszcze pana europosła Andrzeja Halickiego. Panie europośle. W momencie, kiedy Donald Tusk wraca do przeszłości, do 2006 roku, kiedy ten niszczący nasz kraj podział PiS i antyPiS znowu wraca, to musi być jakieś ugrupowanie, które mówi o tym, co będzie w przyszłości. I Andrzej Halicki, panie pośle, jaki jest plan Donalda Tuska? Czy tym planem jest właśnie ta jatka, ta nawalanka? Niektórzy mówią, że wracamy do 2006, niektórzy mówią do 2011. Nie, no to bzdura akurat, bo nie ma takiego ugrupowania, które nie miałoby tak jasnej i precyzyjnej formuły programowej jak Platforma Obywatelska, bo jesteśmy konsekwentni. A jaki jest teraz program? I w związku z tym przypominam, od samego początku mówimy o silnym miejscu Polski w Europie. I to realizował i Donald Tusk, i jego następcy, i także my w Parlamencie Europejskim, wbrew na przykład działaniom europosłów PiSu, co bardzo wyraźnie widać. Pieniądze na fundusz transformacji, notabene pakiet klimatyczny, którego PiS jest przeciwnikiem. To jest właśnie rozmowa o przyszłości i wyzwanie, które stoi przed nami. Jeżeli chodzi o naszą aktywność, to przypomnę, że między innymi dzięki Platformie Obywatelskiej, ale w zasadzie wręcz naszym głównym postulatem było wprowadzenie polityki zdrowotnej i bezpieczeństwa do agendy europejskiej. Dziś mówimy o Europie, o Unii dla zdrowia. To jest niezwykle silny wkład polskiej delegacji, naszej części, którą właśnie możemy realizować dzięki temu, że mamy i doświadczenie, i ten obliczony na przyszłość bardzo realny projekt. I do niego szukamy współpracowników, partnerów. Zapraszam koalicję, czy zapraszam partię Szymona Hołowni. Róbcie to razem z nami, bo warto. To jest też Anna właśnie Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość. A jeżeli chodzi o przywrócenie porządku demokratycznego w Polsce, o niezależne sądownictwo, także o niezależność mediów, to oczywiście są wyzwania, które będzie realizował przyszły rząd po zmianie władzy. Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, ad voce. Panie redaktor, szanowni państwo, na kongresie, na dwudniowym kongresie Prawa i Sprawiedliwości skupiliśmy się przede wszystkim, przede wszystkim skupił się pan prezes na pokazaniu przyszłości dla Polski i Polaków. I ta przyszłość wiąże się ściśle z realizacją Polskiego Ładu. To jest oferta dla Polski, dla Polaków. I to jest znakomita oferta, która pozwoli Polsce naprawdę wejść na zdecydowanie wyższe wyżyny Dobrze, rozwoju. Ale pani poseł, to ja przypomnę, Donald Tusk w swoim wystąpieniu krytykował Polski Ład, wymienił Prawo i Sprawiedliwość kilka razy, kilkadziesiąt razy. No i teraz pytanie do pani, czy będzie nawalanka, czy, bo Polacy są ewidentnie zmęczeni tym. Wojną polsko-polską, o której pani powiedziała. I teraz pytanie, jak zamierzacie też o elektorat walczyć, aby nie zmęczyć go jednocześnie? Pani redaktor, ale to było ewidentnie widoczne już na tym kongresie. Przecież nasz pan prezes, raz jeden padło nazwisko pana Donalda Tuska i to jeszcze w sytuacji, kiedy cytował jego słowa mówiące o moherowych beretach, o tych szowinistycznych, obrzydliwych wypowiedziach pana Donalda Tuska, kierowanych w stosunku do starszych pań, właśnie do kobiet. Zresztą widzimy, jak kobiety są traktowane w Platformie Obywatelskiej. Jak są traktowane? To jest po prostu skandal. No tak są traktowane jak instrumentalnie, tak jak została potraktowana pani Kidawa-Błońska, tak jak została potraktowana Lepiej na kobiety pani, wysyłać pani, policjantów i pałować je pani na ulicach. Ewa Kopacz. Za chwilę Andrzej Halicki. Tak jak została wczoraj potraktowana pani Ewa Kopacz, tak jak została potraktowana, tak jak mówiłam, pani Kidawa-Błońska,
A właśnie ten festiwal nienawiści w Polsce rozpoczął się od tego obrzydliwego określenia starszych kobiet. Panie Europośle, no to pytanie do pana. Dlaczego Ewa Kopacz musiała, ustąpić, tak to niektórzy mówią? No, żadnej kobiety. Ja czekam, aż strajk kobiet skrytykuje albo skomentuje w ogóle tę sytuację w Platformie. No więc w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości, akurat szacunek dla kobiet i w Platformie, ale na całej opozycji jest oczywistym, dlatego że prawa kobiet są dzisiaj gwałcone w Polsce i to widać gołym okiem. To widać też po waszych wystąpieniach, to widać po reakcjach policji i nasyłaniu wojska wręcz, co wynika z maili Dworczyka. Ewa Kopacz została odsunięta. Świetnie, bardzo wiem, wszystko wiem, widzę gołym okiem, więc wiem jeszcze więcej, bo widzę, jak się zachowujecie na co dzień i jak na co dzień także traktujecie swoje, mówię tutaj do niektórych parlamentarzystów, swoje żony na przykład, czy do radnych, którzy nawet za to zostali skazani. Ja jedną rzecz chciałem podkreślić, bo nie było takiego ugrupowania i nawet na lewicy nie było takiego mechanizmu jak w Platformie, a więc równowaga czy parytety na listach i we władzach również. Jeżeli chodzi o ustąpienie, a to w Platformie jest teraz równowaga bez żadnej kobiety? Jeżeli chodzi o ustąpienie Ewy Kopacz, ja i Bartka Bułkowicza też bym ustąpił, gdyby była taka potrzeba i byłbym w tym miejscu. Europosłowie i te osoby, mieliście, które pracują jedną kobietę w Brukseli, i zrobiły właśnie kobiety. Dobrze, Hanna Gill-Piątek, Polska 2050. Które szanuje wejście Donalda Tuska i Porasa Budki do tego gremium zarządzającego. Dobrze, stawiamy kropkę, panie pośle. Pani poseł, parytety, równouprawnienie w Platformie, szacunek do kobiet. Zgodzi się pani, podpisze się pani pod słowami? No ja z pewnym zażenowaniem jednak patrzę na ten spektakl, w którym jedno konserwatywne ugrupowanie, które odebrało kobietom resztki praw w Polsce i które w rządzie na 30 facetów ma jedną kobietę, jedną, zarzuca drugiemu ugrupowaniu, tak, że wysiadało z tej ławki zarządu ostatnią Ewę Kopacz. No to jest naprawdę jakaś komedia. Ja bym chciała, żeby kobiety, wszystkie w Polsce kobiety, były po prostu podmiotowo i poważnie traktowane. Jako osoba, która jest w Sejmie taką jedyną przewodniczącą koła parlamentarnego, bo nie ma żadnej innej kobiety na funkcji przewodniczącej koła czy klubu parlamentarnego, wiem doskonale, że w polityce bardzo często na takich świecznikach, że tak powiem wizerunkowych, właśnie jak funkcja marszałka czy przewodnicząca komisji, kobiety się jak najbardziej ma, ale tam, gdzie się toczy prawdziwa polityka, o nie, to wtedy nie. To wtedy panie raczej nie mają nic do powiedzenia. I ten świat na pewno się zmieni. No ale to teraz w Platformie Obywatelskiej kobiety mają coś do powiedzenia, bo strajk kobiet... jest ugrupowaniem stricte równościowym i to po prostu u nas widać najzwyczajniej. Po składzie wszystkich organów, wszystkich trzech filarów ruchu i fundacji. Pani redaktor, ja protestuję przeciwko słowie strajk kobiet. Te panie sobie przywłaszczyły słowo kobiety. To był strajk aborcjonistek. Ja znam mnóstwo kobiet, które się nie godzą z postulatem zabijania małych kobiet noszonych pod sercem innej kobiety. Więc proszę nie mówić strajk kobiet. To był strajk aborcjonistek, a nie strajk kobiet. To jest pierwsza sprawa. Tak, bo to była walka o to. Natomiast ja chcę wrócić, bo nie dokończyłam odpowiedzi na to pytanie, które pani zadała. Uważam, że dzisiaj Polacy przede wszystkim pragną skoncentrować się na tym, żeby po tej pandemii, która naprawdę zdziesiątkowała tutaj, która odbija się w całej Europie, ona naprawdę przyniosła bardzo negatywne efekty w całej Europie. My co prawda jako Polska naprawdę w miarę suchą stopą od strony gospodarczej przeszliśmy przez tą pandemię, ale naprawdę chcemy nadrobić ten stracony rok
rok, który był bardzo ciężki dla wszystkich Polaków. My potrzebujemy po prostu i ostatnie pytanie do posła Halickiego i pracy, ostatni komentarz pani posłanek. Pani pośle, wczoraj na konferencji prasowej Donald Tusk mówił, że Jarosław Kaczyński realizuje proputinowską agendę. No, brzmi to dosyć zaskakująco w momencie, kiedy w 2010 roku polski rząd Donald Tusk oddał śledztwo smoleńskie Rosji. Nie uważa pan? Nie, nie uważam. Po pierwsze, to jest dosyć oczywiste, bo widać to gołym okiem. Po drugie, współpraca z finansowanymi nawet politykami europejskimi, zwolennikami Putina jest faktem i to nie od dziś. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie pani, zawiera nieprawdę. Nikt nie oddał śledztwa smoleńskiego Rosji. Co więcej, ilość kłamstw na ten temat jest tak duża. Czarna skrzynka, która była odczytana w Polsce, do tej pory powtarzane są jakieś brednie na ten temat, więc przypominam, QR, skrzynka w Instytucie na Woli odczytana w Polsce. Nigdy Rosjanie się do niej nie dotknęli. Co więcej, ilość kłamstw, które powtarza Macierewicz, jest tak duża, że nawet Macierewicza trzeba chować, no bo przecież co kampania, to jest problem jego wiarygodności. I ostatni komentarz, Hanna Gil-Piątek, Hanna Gil-Piątek i Anna Kwiecień. Bardzo proszę, drogie panie, Hanna Gil-Piątek, ostatni komentarz do tego. Znaczy, no, widać choćby po tej ostatniej wypowiedzi. Ja w ogóle dziękuję bardzo panu posłowi za to zaproszenie, które pan do nas wystosował. My jako Polska 2050 na pewno przyjdziemy do Platformy z wieloma innymi pomysłami programowymi niż tylko wracanie do Smoleńska i mówienie ciągle o wolnych sądach, z których no, jako osoba, która mieszka w Łodzi i widziała skutki transformacji, wiem, że nie każdy mógł za waszej kadencji skorzystać. Ja bym chciała, żebyśmy mieli trochę szerszy program na Polskę, żebyśmy naprawdę wiedzieli, nie tylko deklaratywnie, tak jak Donald Tusk to próbował powiedzieć, jak dojść do neutralności. Czyli jest deklaracja współpracy. Janna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość. Na koniec, gdyby mogła pani się odnieść do wczorajszych słów Donalda Tuska. No to są skandaliczne słowa, biorąc pod uwagę, że pan Donald Tusk to jest najlepszy przyjaciel Angeli Merkel, która po prostu walczy o to, żeby na salony europejskie wprowadzić na nowo Putina. Przecież ostatnio wiele państw Unii Europejskiej, w tym pan premier Mateusz Morawiecki, zablokowali tą haniebną sytuację, jaka miała się dokonać w Unii Europejskiej, czyli szczyt taki bezwarunkowy z udziałem pana Putina. Nord Stream 2 to jest najlepsze podsumowanie tego, czym jest solidarność europejska w wykonaniu takich państw jak Niemcy czy Francja. I kończymy. Dziękuję bardzo państwu za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Hanna Gil-Piątek, Polska 2050, Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość, Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. Dziękuję państwu bardzo za tę rozmowę, a już za chwilę kolejne komentarze polityczne. Do zobaczenia za kilka minut.